Będą rozmowy w RMF FM. Goście, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej Państwa i moim gościem w studiu jest. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, nastroje rozumiem rewelacyjne, wszystko dobrze, to tylko drobne potknięcie i idziemy nadal po tytuł Mistrza Świata. Nic się nie stało. Nic się rzeczywiście nie stało, jest jak zawsze. Ja nie chciałbym, żeby było tak jak zawsze, bo szczególnie w tych historii tych ostatnich dwóch mistrzostw świata, mundiali, bo to rzeczywiście te było źle na początku, a potem nie lepiej. Tak. Więc, ale też namawiałbym wszystkich kibiców, siebie też skutecznie namawiam, żeby nie spuszczać nosa na kwintę, tylko żeby uwierzyć, że wszystko jest możliwe, że wszystko jest w nas. Ja wiem. Hiszpania też przegrała pierwszy mecz, a później została mistrzami świata. No i Holandia w 1988 roku. Tak bywa, tylko że to jest kwestia wyciągnięcia wniosków i oczywiście takiego nastawienia. Myślę, że presja jest dosyć duża. W Polsce kibice zawsze oczekują albo finału z Brazylią, a jeżeli to się nie udaje, no to wtedy mówią, że to jest coś strasznego. No dobra, ale z drugiej strony, no teraz mieliśmy jakiekolwiek takie minimalne choćby podstawy do oczekiwań, że może jednak się uda. No jest Lewandowski, jest paru zawodników w naprawdę dobrych klubach. To Euro nie było takie złe, przegraliśmy w końcu w karnych z późniejszym mistrzem. No było w co wierzyć i co? No zgoda, to tylko jeden mecz, ale ważny, bo pokazuje, że trochę nie odrobiliśmy tej lekcji. Ofensywne nastawienie. Ja nie chcę się mądrzyć tutaj, bo to oczywiście niech się pan trochę pomądrzy. Wszyscy się znamy na piłce, ale ja bym chciał powiedzieć tak. Mówiłem, Senegal to jest dobra drużyna. To są wysokiej jakości gracze, którzy grają głównie w lidze francuskiej, ale przecież też w brytyjskiej. To są dobrzy zawodnicy. Byli bardzo dobrze ustawieni, bardzo zdyscyplinowani. Jak na drużynę, która afrykańską, bardzo grali zdyscyplinowanie taktycznie. Bardzo dobrze bronili. Podwajali, potrajali często Lewandowskiego. No, mieli pomysł na tę grę, prawda? No i też szczęście, bo zdobyli bramkę dosyć szybko po nieszczęśliwym samobójczym golu Ciąka. No, a u nas defensywny pomocnik musi strzelać bramki? Tak, bardzo ofensywne nastawienie. Potem zmiana, wycofanie Błaszczykowskiego. Ja nie pamiętam Pazdana grającego na lewej obronie nigdy, więc ten skład był taki dosyć eksperymentalny. No ale zobaczymy. No myślę, że dzisiaj te dni przed nami, przed niedzielą, przed 20, te godziny są po to, żeby wspierać naszą drużynę, a nie narzekać. Ale są dobre strony w tym wszystkim. Na przykład Krystyna Janda nie będzie zmartwiona. No mówię, że jak zwycięstwo jest dla mądrych, gdybyśmy zwyciężyli, to nie dałoby się wytrzymać dalej w tej euforii. A pani Krystyno, wytrzyma pani. No zobaczymy. Ja ciągle chcę, myślę, że wszyscy powinniśmy wierzyć w tę drużynę. To jednak jest znak jakości, znak firmowy. Gdzie pan wczoraj oglądał ten mecz? W biurze z kolegami. W słynnej Pieczarze, proszę państwa, przy ulicy Wiejskiej, tam na ostatnim pięterku jest taki duży telewizor. Tak, większa Pieczara, bo jest jedna Pieczara jeszcze w komisji. Sejmie. Tak, w Sejmie. A w tej dużej Pieczarze tam miał pan telefon i jakieś SMS-y z Donaldem Tuskiem? Nie, ja odkładam telefon, i żeby nikt nie przeszkadzał w czasie meczu, nie. A potem to już było rzeczywiście, atmosfera nie była najlepsza na SMS-y czy rozmowy. Dobrze, to zanim do mojej karteczki z listą pytań dowiadujemy się, że dzisiaj nie odbędzie się spotkanie Prezydium Polskiego Sejmu z szefostwem Bundestagu. Polscy parlamentarzyści mieli jechać do Niemiec, ale odwołano to spotkanie ze względu na wydarzenie krajowe. Czy wie pan, co się dzieje takiego? Na sytuację w kraju, tak. Ja nie wiem, co się dzieje. Wiem, że to zaproszenie było ważne. Dla Niemców ważne. Schäuble, szef Bundestagu, przyjaciel Polski, bardzo prominentna osoba w niemieckiej, w europejskiej polityce, bo przecież był minister finansów, minister spraw wewnętrznych. Miałem przyjemność z nim współpracować, kiedy byłem w MSWiA. To zaproszenie całego prezydium, koordynacja prac, uważam, że bardzo ważne. Szczególnie, że... No to jest poza wszystkim innym, to jest miły gest. Jakiś, tak, no. Że zaproszenie, miejsce szczególne, bo to w zamku w Niemczech, które jest taką wspólną częścią polsko-niemieckiej historii, wszystko tak jak trzeba. No i właśnie, dlatego pana pytamy, co się informacja stało. Informacja taka, którą tam
przekazują korytarze sejmowe, że jakieś spotkanie na Nowogrodzkiej jest jakaś odprawa. No trochę tak jest, wie pan, ale to nie jest nietypowe dla PiS-u, bo przecież premier Morawiecki już wracał kiedyś z Rady Europejskiej na Wigilię, czy jajeczko w Nowogrodzkiej. Także są te doświadczenia. Zasadniczo nie wiemy, co się stało, ale... Ale źle się stało. Ale źle się stało. Dogadaliście się z kimś z Unii Europejskiej, że jak wy będziecie rządzić, to pieniądze się pojawią, a jak nie, to PiS-owi nie dam ani grosza? Pieniądze się pojawią w budżecie, bo pracują, walczą o to między innymi Lewandowski i Olbrycht, eurodeputowani Platformy. Myślałem, że ma pan na myśli Roberta Lewandowskiego. Sprawozdawcami, ale już myślałem, że zamknęliśmy ten etap piłkarski. Mogę wrócić, jeżeli pan redaktor. Nie. Jestem gotowy. Ale słowo o... Oni są sprawozdawcami tej komisji i pracują nad kwestią budżetu. Dzisiaj, teraz jest część tej zaangażowania rządowego. Wcześniej go nie było. Ale kiedy Rafał Trzaskowski mówi o tym, że te pieniądze się pojawią dopiero, jak wygramy wybory, to może pojawić się takie wrażenie, że Platforma dogadała się z Brukselą przeciwko Polsce. Nie, dlatego, że ten budżet jest mniejszy, bo jest... Polska jest rzeczywiście... Polska zaniedbała negocjacje, zaniedbała rozmowy. Tworzenie... Ale ten budżet i tak byłby niższy, ale... bo Fundusz Spójności idzie na najbiedniejszych. My już nie jesteśmy, szczęśliwie dla nas, aż tak biedni. Ale są takie kryteria. Kryteria, które są przyjęte wcześniej, na te kryteria, na zasady podziału, jakie są sprawy preferowane, jakie są w drugim rzędzie, mają wpływ rządy. I tego PiS nie zrobił. Tego szkoda, dlatego wszystko jesteśmy jest w ogonie. Wszystko jest winą PiS-a, ale to tak jak kiedyś była winy Tuska. No to... Wina Tuska, przepraszam. Ale w tej sytuacji to jest obowiązek rządu. My 7 lat temu negocjowaliśmy i wyszarpaliśmy 106 miliardów euro, a dzisiaj ta sytuacja jest po prostu bardzo, bardzo ale poważna. Niech pan powie naszym słuchaczom, tak, Platforma będzie wspierała rząd w walce o jak największy budżet dla Polski. Jak dotychczas Platforma będzie wspierała walkę o polski budżet i namawiała polski rząd PiS, żeby zaangażował się w 100%, tak jak może najbardziej, i koordynował pracę na poziomie Parlamentu Europejskiego. To o co chodziło z tym mrożeniem pieniędzy? Chodzi o to, że to są kwestie, które wynikają z łamania praworządności w Polsce. Z tym, co się stało z KRS-em, co dzieje się z Sądem Najwyższym. To jest efekt rozmów i wspólnej pracy. Timmermansa, Komisji Europejskiej i polskiego rządu. I Platformy Obywatelskiej? Nie. Bo wy mówicie, że te pieniądze będą zamrożone. My stwierdzamy fakt. My mówimy, łamiecie praworządność, ostrzegają was w Europie, że jeżeli będziecie to robić dalej, to te pieniądze nie tylko zostaną ograniczone przez waszą nieudolność negocjacyjną, ale także zostaną zamrożone, jeżeli nie przestaniecie jej praworządności łamać. Grzegorz Zamrażacz Pieniędzy z Chetyna jest naszym gościem. A ja pana chcę spytać... Odmrażacz. A no dobrze, w każdym razie coś z mrozem. Czyli dobrze. Tak jest. Panie przewodniczący, czy podoba się panu kampania, nie kampania oczywiście, wyborcza Rafała Trzaskowskiego w Warszawie? Ja uważam, że ona jest ciekawa, pokazuje zaangażowanie. Walczy Trzaskowski i to jest takie dla mnie sympatyczne. Ale uśmiecha się pan wtedy, kiedy mówi kiedy mówi o Donaldzie Tusku. Bo ja przypominam... Nie, to jest inny uśmiech. Ja przypominam sobie i widzę takie samo zadowolenie u tych, którzy robią i wspierają Patryka Jakiego w kampanii. Więc ja mówię, jeszcze tak naprawdę prawdziwa kampania się nie zaczęła. A Ryszard Petru już mówi, że z każdym tygodniem rośnie ryzyko przegranej Trzaskowskiego, gdyż powtarzane są błędy z kampanii Bronisława Komorowskiego. Trzaskowski wygra te wybory, bo zmobilizuje warszawiaków do obrony Warszawy przed PiS-em Jakim. O, ciepłe słowa dla Ryszarda Petru, Donalda Tuska i jeszcze dla paru innych osób. Poproszę naszego gościa w części internetowej, czyli zostańcie z nami, drodzy internauci, na rmf24.pl i na interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy, kłaniamy się nisko i jeszcze kiedyś wygramy. Będą ciepłe słowa. To zacznijmy od ciepłych słów dla Ryszarda Petru, który wbija szpilę w Rafała Trzaskowskiego i mówi, że w ogóle popełniacie takie same błędy jak z Komorowskimi. Nie, to są inne kampanie. Ja uważam, że Trzaskowski, który nie jest, miał bardzo dobre kampanie do Parlamentu Europejskiego wcześniej, później do Sejmu, to są inne wybory. Wybory na prezydenta, jeszcze prezydenta miasta stołecznego, po takiej trudnej historii, szczególnie tych ostatnich 2 lat związanych z
z taką nagonką i z polityczną wojną, która została tutaj zbudowana. Z jaką nagonką? Po prostu rzeczywiście jest tu jakaś koszmarna afera, za którą nie chcecie wziąć odpowiedzialności. Ale to jest, pani ci, którzy mają brać odpowiedzialność, niech za nią bierze. A pan nie poczuła się do odpowiedzialności? Tak samo jak Trzaskowski. Nie mam z tą sprawą nic wspólnego. Ale wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej przez ile lata... razy rozmawialiśmy o tej kwestii? Kwestia politycznej odpowiedzialności, prawnej odpowiedzialności. Ale no bardzo nie, proszę, jeżeli pan jest pan u siebie. Jeżeli, dziękuję, proszę. Ale wszyscy gramy u siebie. Jeśli jednak jest tak, że pan jest przewodniczącym partii, a wiceprzewodnicząca partii jest prezydentem tego miasta przez 12 lat i ponosi odpowiedzialność za to, co się tutaj dzieje, prawda? No to na Boga, to pan nie ma... Ale to bierze polityczną odpowiedzialność, nie jest wiceprzewodniczącą, jest ostatnią kadencję. Dzisiaj Trzaskowski otwiera nowy rozdział, nowy etap. Który, przypomnijmy, był Warszawie. Szefem jej kampanii w ostatnich wyborach. Ale jaki to ma związek z tym, co z kampanią Jakiego i z jego oskarżeniami? Ale ja teraz nie mówię o Patryku Jakim. Żebyśmy nie byliśmy zakładnikami, bo to jest, to trochę tak jest, jak to pytanie, kiedy przestał pan bić żonę. No, nie, wie pan, no to ja takiego spojrzenia na politykę nie zaakceptuję nigdy. Ja mogę rozmawiać i bronić i tłumaczyć kampanię Trzaskowskiego, bo uważam, panie, że ma sens to pan wywołał temat afery w Warszawie. Nie, przepraszam. A ja mówię tylko wtedy, więc, że ponosicie za to odpowiedzialność. A mówię, my tu jesteśmy, przechodzimy ledwo co z tragarzami. Powiedziałem o kampanii Trzaskowskiego, o kampanii Jakiego, który ustawia całą tę kampanię w tym kontekście. A Warszawa musi mieć pomysł na to, jak się rozwijać, jak korzystać ze środków europejskich. Ale ja w ogóle nie mówię o Patryku Jakim, to panu się ciągle ten Patryk Jaki pojawia. No, bo jeżeli jest wybór Trzaskowski-Jaki, no to pytam by pan o Trzaskowskiego, mówię o Trzaskowskim, mówię o jego przeciwniku, jak trudne ma zadanie, jakim to jest wyzwaniem, obronić Warszawę przed jakim i PiS-em. Czyli musi obronić Warszawę przed jakim i PiS-em, żeby było tak, jak było? Nie, no żeby mieć pomysł na rozwój Warszawy, wykorzystanie środków europejskich. Przecież ta sprawa reprywatyzacji też musi zostać zakończona. I wy ją dokończycie. I w tej formule obecnych zarzutów, które się pojawiają, czy spraw, które są prowadzone, ale także ustawy, która musi zakończyć tę kwestię. Jako człowiek mieszkający w Warszawie powiem panu tak, jeżeli ją będziecie dokańczać w taki sam sposób, jakim ona jest teraz prowadzona, to aż strach się bać. Ale kto to prowadzi? No prowadzi komisja reprywatyzacyjna, która robi z tego politykę i kampanię wyborczą Jakiego. No, że urząd miejski jednak zajmuje się reprywatyzacją, zwracaniem kamienic. Zajmuje się komisja reprywatyzacyjna, która jest prowadzona przez jakiego kandydata na prezydenta PiS. Nie chciałem o tym rozmawiać, naprawdę, ale sam pan zaczął, no na Boga Świętego. Przecież to jest już wmawianie ludziom dziecka w brzuch. Rozmawiamy o kampanii wyborczej. To są ważne wybory dla nas. Robimy wszystko, żeby pokazać, że wszystkie... Bardzo dobry kandydat, najlepszy z możliwych kandydatów, Rafał Trzaskowski, daje warszawiakom wybór i pokazuje różnicę między swoją polityką i wizją swojej Warszawy, a Patryka Jakiego. Dobrze. To w takim razie rzeczywiście ludzie widzą, że mogą głosować na Patryka Jakiego i mogą głosować na Rafała Trzaskowskiego. Mogą oczywiście też na innych kandydatów. Notabene ma być dzisiaj chyba znany. Dzisiaj albo jutro ma być znany wreszcie kandydat SLD. Kto to będzie? Ale widział pan redaktor sondaże. Uważam, że i Trzaskowski, i Jaki prowadzą bardzo wyraźnie, dlatego że ten wybór będzie takim plebiscytem. Tak naprawdę te wyniki nie będą tylko wyborem wizji rozwoju Warszawy, czy takiego spojrzenia co do jej przyszłości, ale będą plebiscytem. To niech pan tak głośno tego nie mówi, że to będzie plebiscyt, bo te słowa do pana wrócą, kiedy się okaże, że na przykład w wyborach do sejmików PiS jednak wygrał. W Polsce? No, w Polsce, to, taki kraj. Ale nie, czy w jednym sejmiku, czy pan mówi o sejmiku? Nie, mówię w ogóle o Polsce. Wie pan, no to, ale ja uważam, że wszystkie wybory, nawet te samorządowe, mówię, że one nie będą klasycznymi wyborami lokalnymi. Wszystko, ta polityka nas dopadnie także w tych wyborach, dlatego o tym będziemy, trzeba o tym otwarcie to mówić. Jeśli możemy jeszcze przez sekundę o wyborach samorządowych, ale już nie o Warszawie, to będzie pan namawiał Pawła Adamowicza, by jednak zrezygnował ze startu w Gdańsku i poparł Jarosława Wałęsę, którego jutro chyba, nie, w piątek namaścicie. W sobotę mamy spotkanie w Gdańsku, konwencję i tam będziemy przedstawić kandydata na prezydenta, wiceprezydenta. Jarosław Wałęsa jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gdańska. To mówię państwu ja, Robert Mazurek. Redaktor Mazurek wie wszystko, zna sprawy warszawskie, gdańskie. Nie chcę już mówić o innych rzeczach. No dobrze, tak, dobrze. Wszystko zostało powiedziane, dziękuję. Ale będziecie namawiali Pawła Adamowicza? Ja w każdej sytuacji, mówię to od paru miesięcy, też w pańskim studiu,
żeby Paweł Adamowicz nie startował przeciwko Platformie Obywatelskiej. I mam nadzieję, że ta refleksja przyjdzie także do niego. Inne wybory, ale też namawianie o start, tym razem o start, a nie do startu, już się tłumaczę. Bronisław Komorowski cały czas pokazuje, że on jest do dyspozycji. On w zasadzie chętnie będzie służył swoją radą, doświadczeniem, umiejętnościami. Pan się uśmiecha, ale ja chciałbym spytać, czy będzie go pan namawiał, drogi Bronisławie, stań do wyborów do Parlamentu Europejskiego? Wybory do Parlamentu Europejskiego są między samorządowymi a parlamentarnymi bardzo ważne, bo o 5 miesięcy, niecałe pół roku przed wyborami do Sejmu i Senatu. To my wiemy. Dla nas bardzo ważne. Znaczy, i będziemy przygotować, bo to chcę powiedzieć, dlatego mówię, jak ważne są te wybory. Będziemy mieli najsilniejszą z możliwych ekip, też jeśli chodzi o nazwiska. To Bronisław Komorowski znajdzie się w tej ekipie? Wiem, że bierze to pod uwagę. Będziemy rozmawiać. Ta sprawa jest przed nami. Zaraz. On bierze pod uwagę, ale to raczej ktoś go powinien zaprosić. No wiem, no dlatego mówię, że będziemy o tym rozmawiać. Na razie to jest jeszcze trochę czasu. Czy pan będzie zapraszał czasu. Bronisława Komorowskiego do startu? Nie wiem, czy będzie, wie pan, bo to nie jest... Nie wiem, czy jest drugi taki przypadek, żeby były prezydent aplikował i podejmował decyzję o kandydowaniu do Europarlamentu. Państwo to słyszą. Grzegorz Schetyna mówi w tej chwili Bronisławowi Komorowskiemu, opanuj się, chłopaku. Nie wiem, jaka jest jego decyzja. Jeżeli będzie wyrazi wolę i zainteresowanie, będę z nim poważnie o tym rozmawiał. Na pewno będzie wzmocnieniem listy Platformy Obywatelskiej. Listy Platformy czy listy Tuska? Bo pojawia się taki pomysł, żeby Platforma nie wystartowała w tych wyborach jako Platforma, tylko będzie lista Tuska. Nie znam takiego pomysłu. Nie słyszałem. Gazet pan nie czyta, telewizji nie ogląda, radia nie czytam. Słucha. Jest, to tak jest człowiek. Tak jak z Yetim, wie pan. Wszyscy mówią, tylko nikt nie widział. Tuska nikt nie widział? Nie, listy Tuska nikt nie widział. A nie, bo Tuska ona ma dopiero... widział, dobrze się czuje i... No właśnie, co tam u pańskiego przyjaciela? Zobaczymy się w przyszłym tygodniu, bo jest szczyt IPP przed Radą Europejską. No ale tak, spotkacie się też panowie prywatnie. Być może, bo jest mecz Polska-Japonia, kto wie. To co, to będziecie razem oglądać? No zobaczymy. A komu będziecie kibicować? Nie, to chwila wahania. Tak, sobie żart. Nie, bo ja chcę być grzeczny w stosunku do pana redaktora ze względu na wieloletnią sympatię i znajomość. Moja sympatia do pana jest bezgraniczna. No mówię, nie chcę przywoływać kontekstu dosyć mało przyjemnego, a ja mówię o memie, które zamieścili współpracownicy Patryka Jakiego. To zostawmy memy, znowu Patryk Jaki się pojawia. Ale taka jest prawda, przecież dobrze pan o tym wie. Ale wojna z Japonią, to w zasadzie nie braliśmy, to była wojna rosyjsko-japońska. 1905, ale, no, Tsushima. Ale też pod Tsushimą z Bitwa Morska, ale bardzo ważne, przecież tam też polscy oficerowie armii carskiej. Ja wiem, walczyli. Polski, oczywiście, że walczyli. Ale dostaliśmy wtedy łupnia w takim razie. Nie wiem, czy my na pewno, flota carska. No więc właśnie, wolałbym tego nie przywoływać, może to miałby... chyba, że im zrobimy rewanż. Mam nadzieję, że to nie będzie mecz ostatniej szansy. Tak to zostawmy, żeby nie przywoływać Tsushimy i kłopoty. Rzeczywiście, zostawmy to, bo rzeczywiście analogie historyczne mogą nas w złe rewiry zaprowadzić. Ryszard Petru, wspominany już dzisiaj, zwrócił do formy. Nie wiem, czy pan na to zwrócił uwagę. Znowu jest piękny, młody i tryska optymizmem. Mówi, że będzie miał 20% jak nic i zbuduje partię w miejsce Nowoczesnej. W grudniu będzie to jego partia już nowa. Pomoże Koalicji Obywatelskiej, taka nowa partia? Dla nas ważna jest kampania samorządowa, dobrzy kandydaci i dobry wynik Koalicji Obywatelskiej. Więc jest pytanie o współpracę środowisk Nowoczesnej i Platformy. Ja uważam, że one powinny być w takim... dobrym dystansie, znaczy zabudowywać tę przestrzeń, rozszerzać tę przestrzeń na lewo od, czy w centrum i na lewo od dobrze, od ale ja spytałem o Ryszarda Petru, czemu kibicuje pan w tej drodze do zbudowania. Uważam, że trzeba integrować, jeżeli to... A nie dzielić. Tak. Czyli Ryszard Petru, dobrze rozumiem, nie powinien zakładać partii. Znaczy, ja uważam i zresztą wielokrotnie z nim o tym rozmawiałem, jak najwięcej integrowania tych środowisk poza PiS-em, centrum. No on się zintegrował, założyli koła. No wiem, trzyosobowe. I zobaczymy. Ja mam nadzieję, że to nie będzie ugrupowanie, które będzie walczyć z Nowoczesną, bo to jest najgorsze, co powinno być. No będzie walczyć z Nowoczesną, a gdzie, z kim ma walczyć? No. Z PiS-em. No ale o miejsce musi sobie wyrąbać. No tak, ale wie pan, no dla mnie ważne jest, żeby opozycję integrować. Przykład węgierski jest zawsze bardzo, bardzo pouczający i trzeba wyciągać z niego wnioski. Skłóconej opozycji, która przegrywa wybory. To przedostatnie pytanie, bo ostatnie będę o wakacjach, ale przedostatnie pytanie, ostatnie polityczne.
Czy był pan w tym zacnym, acz nielicznym gronie? 7,8% Polaków wzięło udział w 2015 roku w referendum, które rozpisał prezydent Komorowski. Byłem. Głosował pan? Tak. I głosował pan jak? 3 razy tak Polaka znak? Byłem na tym referendum, tak. Grzegorz Schetyna się tak strasznie zasępił, że nie wiem, jak mam panu poprawić humor. Nie, bo byłem, bo to rzeczywiście 7-8%, to przypomniałem sobie, że ta frekwencja nie była powalająca. No, była raczej taka, powiedziałbym, a Andrzej Duda co, idzie na rekord? Ja myślę, że nie będzie tego decyzji o referendum. Nie będzie referendum? Że tak, że nie będzie w ogóle referendum, że zostanie tutaj, że zderzy się z twardą odpowiedzią ze strony PiS i to będzie bolesne dla niego. Zresztą to samo to referendum, rozmowa o tym, o pytaniach, ona jest mało poważna i w wydaniu prezydenta nie buduje jego pozycji. To dlaczego PiS chciałby w takim razie uniknąć tego referendum? Bo chciałby obronić Andrzeja Dudę przed nim samym? Nie, bo jest kompromitujący, jeśli chodzi o frekwencję i zaawansowanie, bo zdemoluje im kampanię wyborczą do samorządu i będzie wstydem. No i chyba zdają sobie tego sprawę bardziej niż prezydent Duda. No właśnie, to w takim razie w co gra Andrzej Duda? Zbudowanie swojej pozycji, próbę ustalenia, zbudowanie pozycja, podmiotowości pozycji. Znaczy, pozycja na poziomie 7,8, ale wie pan, bo mniej więcej idziemy w podobne klimaty. Ale to pan wie i ja, a on widocznie mu się wydaje, że ta frekwencja jest dużo, dużo więcej. Tak, tak, że ludzie oczekują tego referendum i uważają, że nic ważniejszego dzisiaj nie ma. To może ja czegoś nie wiem o Polakach, ale mnie się wydaje, że jednak się myli. W tej sprawie się w 100% z panem zgadzam. My się w ogóle we wszystkim zgadzamy. Nie, we wszystkim nie, ale w tej sprawie tak. To aż mnie pan zafrasował, będę musiał dopytać. W czymże ja się mogę z panem nie zgadzać? Plany wakacyjne mamy różne, bo pan do Hiszpanii, jak słyszę. Nie wiem właśnie jeszcze, ale gdzieś na południe. Na południe? W dobre... Opalenizny trochę. Nie, na parę dni, tylko mamy długie, wie pan, jest dłuższy... długie urlopy są tutaj i przerwa w Sejmie jest blisko 2 miesiące. Jest gdzie pojechać. Jest do Afryki może by pan pojechał. Nie, to ja tam do pracy jeżdżę. Do Afryki, do pracy pan jeździ? Czasami tak. Zastanawiam się, proszę Państwa, jak może pracować Grzegorz Schetyna w Afryce? Jako minister spraw zagranicznych. Jakaś kupi pan za oszczędności? Jako minister spraw zagranicznych. Ale pan Dretak to też lubi Afrykę. Tak, ja bardzo lubię. Szczególnie południową, tak? Tak, bo tam pytać jest... Pytać dalej? Słucham, proszę. Proszę. Bardzo lubię Afrykę Południową. RPA pan lubi? RPA w umiarkowanym stopniu. Ale na przykład wszystko trochę co na północ od RPA. Botswana, Zimbabwe bardzo lubię. Tak. Zambia, Angola, Mozambik. Proszę bardzo. Chcemy jeszcze? Nie. Dalej. No, proszę bardzo. Nie, to wszystko... Wierzę w tę miłość do Afryki. W pańskim wykonaniu ona jest absolutnie prawdziwa. Szczera. Tak. Chociaż tak się właśnie zastanawiam a propos Mistrzostw Świata. Myślę, kurczę, wszystkie drużyny afrykańskie przegrywają mecze. Mówię, głupio będzie, jak jedyną dobrą drużyną afrykańską będzie Senegal. Ale oni mają rzeczywiście dobrą drużynę i... Ja im tak kibicowałem 16 lat temu, w 2002 tak. roku. Trener Sisk grał wtedy. Tak. Bardzo dobry gracz. Dobrą drużynę mieli wtedy także. Tak, wtedy mieli dobrą drużynę, no niestety teraz się okazuje, że dobra, niedobra na nas wystarczyła. No dobrze, to ale jeszcze wracając do wakacji, to gdzieś na południe. Nie, no, ale czy pan jeździ jeszcze z córką? Na razie na szukam. Wakacje? Nie, jeździmy z żoną już. Nie, bo tak się zastanawiam, czy dorosłe córki jeszcze chcą. Czasami jeździmy, tak, ale to bardziej wtedy na krótsze wyjazdy takie weekendowe, plus na narty na przykład. Myślałem, że jeszcze gdzieś daleko pod tytułem tato zasponsoruj. Nie, to już nie te czasy. No dobrze. No dobrze, to w takim razie wakacje gdzieś na południu. Tak jest, w ciepłych krajach, w cieplejszych. Chociaż to lato, to prawda, jest wyjątkowo ciepłe i wyjątkowo sympatyczne w Polsce. Proszę Państwa, jakby ktoś z Państwa spotkał na wakacjach Grzegorza Schetynę, to proszę nie podchodzić, nie niepokoić. Proszę zawiadomić redaktora Mazurka. Dać odpocząć człowiekowi, no. Dziękuję bardzo. Nie, po prostu chciałem powiedzieć, żeby panu jakiś taki okres ochronny dali, bo pan będzie zbierał siły do walki jesienią. Tak jest. Do wizyt w naszym studiu. Tak jest. W takim razie niech pan wypoczywa. Życzymy wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się nisko. Najniżej, pozdrawiam. Jak się da. Dzięki bardzo.